Siemano kolano, z tej strony Wojany, jedziemy właśnie sobie takim kozackim merolem wprost na tą górkę i z tej górki wyskakujemy nad ogromnym kanionem i przekonamy się, czy merol przeskoczy cały kanion. Oglądajcie, bo to będzie mega emocjonujące. Uwaga, 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 czekajcie. I pyk! O boj! Nie doleci! Nie doleci! Ojej! O, ale uderzył. Ojejku, spójrzcie, cały się spłaszczył. Jest taki malutki, spłaszczony. On uderzy. Ojejku, jak wodę walnął, widzicie? Na samo dno poszedł. No niestety merolek nie dał rady, ale mamy przygotowane inne auta, które powinny dać sobie rady. Między innymi mamy nowe auto Bugatti Divo, spójrzcie, ale zostawiamy je na później. Obstawiam, że ono da radę. Wy też możecie obstawiać na dole w komentarzach. Mamy również taką wyścigówkę z Formuły 1, nowego Koenigsegga. Mamy też inne również autka. Może teraz przetestujmy sobie Mustanga, jakiegoś najlepszego. O, ten Mustang wygląda fajnie. Więc bierzemy go i testujemy, spójrzcie, o, ale mocny. No to co, ruszamy, let's go. Rozpędzamy się, no niestety troszeczkę zszedł w lewo, w prawo, okej, okay, dobra. Muszę złapać rytm. Nie, no nie wierzę, on nie da rady w ogóle wyskoczyć, nie da rady tam dojechać, bo cały czas świruje. Dobra, jeszcze raz, bo nie potrafię jechać, muszę się wolniej troszeczkę rozpędzić. Trochę wolniej, no chyba, że z autem jest coś nie tak, albo z kierowcą po prostu. No ale on mi schodzi na lewo, dobra, okej, okej, okej. Złapał trakcję, złapał trakcję, patrzcie, 250 na godzinę, 270 na godzinę. Mustang da radę, uwaga, uwaga, uwaga. Bum! O! Mustang dał radę. Oj, teraz ładnie musimy wylądować, ładnie musimy wylądować. Ja nie mogę, co jest grane, rozebrałem to auto całe. Spójrzcie, to wygląda, jakby to auto było całkowicie rozebrane. Co jest grane? Czemu to jest tak połączone śmiesznie? Spójrzcie, nic z niego nie zostało. No już ani nie ruszę się ni w przód, ani w tył. No niestety, ripuwa. Ale przynajmniej wiemy, że Mustang dał radę. Więc może spróbujmy sobie teraz przejechać się Lambo. Albo nie, Lambo będzie później, widzowie. Teraz Audi RS-ka. Jeszcze taka policyjna. Łup, łup, the sound of the police. Łup, łup, lecimy. Dawaj. Oj, coś czuję, że da radę. Ojejku, jak ona się szybko rozpędza. Mamy same takie najlepsze auta praktycznie. Więc ja myślę, że da radę sobie ta Audica. Czy Audica poradzi sobie, widzowie? Kibicujcie, kibicujcie koniecznie. Lecimy, lecimy, lecimy. Ej, coś zwolniła. Ej, co jest? Nie da rady, nie da rady. Oh my G, ripuwa. O, spowolnione tempo i patrzcie na to, uwaga. Oła! Ale się znowu spłaszczyła. Ale gruba, i jeszcze spadnie sobie na ziemię spadnie. Patrzcie, na ziemię spadnie. Uwaga, patrzcie na to. O, dobra, koło odpadło. Nie, fajnie. Biedna Audica. Weźmy sobie teraz jakieś auto, które na pewno sobie poradzi. Tego Koenigsegga tutaj. A zwyczajną wersję sobie weźmiemy. I teraz będzie się działo. Ajajaj, lecimy! Ale się rozpędza. Ale się rozpędza. Ale ma strzały. Strzały z wydechu chyba słyszałem. Lecimy 240. 250. 260 prawie. Ej, ej. Więcej nie może. Wow, wow, zrobi 360. Tyłem wylądował, let's go. Ej, co to jest, koło się jakieś tam trzyma. Ej, dał radę, nie wierzę. Wow, ale fajnie. Ej, super, widzowie, dał radę. W sumie nawet się nie spodziewałem, jak na końcu zaczął zwalniać. To już myślałem, że nie da rady. Dobra, weźmy sobie teraz Ferrari. Ferrari. I jedziemy sobie naszym Ferrari, ale pięknie. Spójrzmy, jak Ferrari od środka wygląda. No, ładnie, ale ładnie. No, tam silnik widać. Dobra, ruszamy. Let's go. Ej, co ja zrobiłem? Przez przypadek kliknąłem jeszcze raz, dobra. Jedzie. Jedzie, słyszycie ten odgłos? Dobrze. Jedź, mordeczko. Oj, szybka jest. Szybka jest Ferrarka. 250 na godzinę. Prawie dobiła 250, ale... Oj, to będzie, jeśli trafi, to będzie na styk. Jeśli trafi, to będzie na styk. Nie trafi. Ojejku, ja już wiem, że nie trafi, spójrzcie. A tak blisko była, tak blisko, nie. Widzieliście? O, pali się. Nie wierzę, zaczęła się palić. Ej, chyba nie miałem jeszcze aż tak grubo. Oj. O, ale coś uderzyło. Ała, ała, ała. Dawaj do wody ją, dawaj do wody ją. Do wody, do wody, tak, 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 tak. Ciekawe, czy trafi do wody, co nie? Powinna teraz się ześlizgnąć. Uwaga! I ciekawe, czy zgaśnie.
Zgasła Ferrarka, ale ta fizyka tutaj w tej grze jest piękna po prostu, piękna. No niestety z Ferrari nic nie zostało, współczuję właścicielowi, ha, ha, ha. Dobra, ruszamy teraz Lambo, bierzemy na początku słabsze Lambo, przykładowo to, o, to. W sensie słabsze jeśli chodzi o model Lamba, Lambo Jetto. I następnym razem weźmiemy sobie lepsze. Jesteście gotowi na to, co się tutaj wydarzy? Klikam oczywiście Sport, Drive Mode Sport. I co? Jedziemy. Pa! Ale strzela, ale strzela. Jedź, jedź byku. Ej, ale one, szczerze, te samochody wszystkie mniej więcej tak samo jeżdżą, 250. Ale coś czuję, mam wrażenie, że... Lambo sobie poradzi. Co? Nie! Aaaa, no nie wierzę, że Lambo sobie nie poradziło. Nie wierzę. Dobra, widzowie, wiecie co? Nie, jeszcze raz nie chcę próbować, bo wiem, że nie da rady. No ale to co? Nie wiem, coś nie pykło, widzowie, po prostu, coś nie pykło. Dlatego spróbujemy sobie GTR, to jest auto, które zawsze daje radę, zawsze. Dlatego teraz musi też sobie dać radę, dlatego bierzemy GTR-a, bierzemy sobie opcję Sport, Air Mode i ruszamy. Uhu, on strzela, słyszycie? On ładnie strzela. Wow, on już ma 260 na godzinę. 280, widzowie, on przeleci praktycznie cały ten kanion. 310 na godzinę. Spójrz na to. Ale aż mu się normalnie. O, i patrzcie, jak uderzy na slow motion. Pa, spójrz na to, jak daleko to zaleciało. Póki co, auto, które najdalej zaleciało właśnie. I bo mała. O nie, płonie. Spójrzcie, ej, jedzie dalej. Co jest grane? Ej, chociaż on chyba nie zajechał najdalej. Pamiętam chyba, że jakieś auto gdzieś było dalej chyba poleciało. Dobra, sprawdźmy teraz, jak sobie poradzi lepsze Lamborghini. Lepsze, młodsze, wiecie. Nowszy model. Okej, mamy młodszy model naszego Lambo. Teraz bierzemy sobie sport tryb, sprawdzamy od środka, o, ale pięknie od środka wygląda to Lamborghini. Lecimy! Ej, no co jest? Czekajcie, czekajcie, bo tutaj muszę trochę wolniej ruszyć. Okej, dobra, nie ruszyłem wolniej, ruszyłem wręcz jeszcze szybciej. Jedziemy! Jedziemy, 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 208, 230, 240, 250, szybciej niż poprzednie jedzie chyba. I... czy da radę? Czy da radę? Czy da radę? Tak, 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 na styk, na styk. Bom. Ej, coś mi... A dobra, 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 nie dałem spowolnienia. Ej, on dalej jedzie. Dobra. Oj, już dalej nie jedzie. Aj. Spójrzcie, co z tego auta zostało. Spójrzcie, to Lambo wygląda, jakby się po prostu zmniejszyło, jakby było mniejsze. No śmiesznie. Zapraszam oczywiście do sklepu na wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie, ponieważ są nadal kozackie koszuleczki. Niestety niebieski rozmiar się wyprzedał, niebieskie kolorowe koszulki, ponieważ jest naprawdę duże zainteresowanie. Wojanshop.pl, pierwsza linia. Ale mi się myli, wszystko miętoli. Pierwsza linia w opisie, widzowie, jest duże zainteresowanie i pełno rzeczy nam się wyprzedaje, więc zachęcam naprawdę do robienia zakupów, jeżeli chcecie na święta, to teraz wcześniej, bo się wszystko zaraz wyprzeda, no masakra. Bierzemy Suprę teraz, Supra, i jedziemy tą Suprą. Huhu, ale będzie. A czekaj, o, bierzemy oczywiście Armed. Bierzemy Speeda, nasze Nitro. Mamy mamy wyposażone Nitro. Ej, co jest? Dobra, spokojnie, spokojnie. Ajajajajaj, ja to bym nie mógł być dobrym kierowcą. Powoli trzeba. Powoli, okej. O! Ale puszcza ta trakcja, ale puszcza. Okej, kamera w pojeździe Orbita, co to znaczy? Ej, ale to wcale nie jedzie najszybciej na świecie. To wcale nie jedzie. 240? I... jedź, mordko. Ej, dojedzie na koniec. Na styk, oj. Nie, niestety nie dało rady. Ale już myślałem, że na styk pojedzie. Ej, chociaż mogę dalej jechać, spójrzcie. Jedziemy dalej. Patrz, pierwsze auto, które przeżyło taki skok. Ale poszło. O! Już nie przeżyło, widzowie. No niestety, nie przeżyło. Dobra, tak czy siak. Fajnie sobie poradziło, bo dojechało na sam koniec i jechało dalej. A takiego auta jeszcze nie mieliśmy.
Więc na styk. Audi R8 teraz, Audi R8. Coś czuję, że to też będzie przepotężne autko, które da sobie radę. Bierzemy tryb sport, oczywiście. Sport i lecimy. Oj, oj. Oj, na początku troszeczkę trakcję zgubiło, ale jedziemy. Na środkowej linii, dawaj. Ale ładnie pierdzi. O, pierdło, pięknie. 250, 260 dobi, ziom. No nie, nie dobił, ale czy da radę? Siuruburu, siuruburu. Niestety. Aaaa, co jest grane? Co jest grane? Co się stało z tym autem? Spójrzcie, co się z nim stało? Ono się wygięło kompletnie. Ja nie mogę, jeszcze raz chcę to zobaczyć, jak ono tak uderza w to. I zwolnione tempo teraz damy widzowie, więc oglądajcie koniecznie. Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, ponieważ będzie więcej odcinków z właśnie tej gry BeamMG. I spójrzcie, jedzie już, gotowe jest. Znowu taka sama prędkość, 257. I siup. I łup. I teraz zwolnione tempo i sprawdzamy. Uwaga, uwaga. O, jejku, 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 jejku. Znowu to samo, widzicie jak idealnie to samo się stało? No niestety, auta, moce auta się nie przeskoczy. Szybciej tam nie pojedzie. Bierzemy teraz nowego Koenigsegga. Wyposażamy go. I uwaga, czy nowy Koenigsegg sobie poradzi? Spójrzcie jaki on jest piękny. Ja nie mogę, jakie mocne auto. Ja nie mogę, jak to wygląda w ogóle, ty. Dobra, ruszamy. O, jak ruszył szybko. Oj, on jest, a czekaj, czekaj, nawet nie włączyłem trybu sport. Teraz jest dopiero tryb sport, co? Co? Dobra, dobra, ale się ładnie trzyma drogi. To jest dopiero auto, to jest dopiero auto. Już ma 260, już ma 300. To będzie rekord, to będzie rekord. 333, 340 na godzinę, patrz, on leci. Patrz, on leci, on po prostu leci. Ja nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. I zwolnione tempo. Ooo, rozsypało się na boki. Ała, biedne autko. Pamiętajcie widzowie, że mamy jeszcze wiele aut do przetestowania, więc oglądajcie koniecznie. Teraz bierzemy sobie Formułę 1, najlepsze normalnie jakie jest, elo. I słuchajcie, no to jest dopiero początek. Nie no, początek może nie, ale mamy jeszcze wiele aut. Ojejku, ojejku, coś krzywo tutaj. O, teraz, lecimy. Lecimy, 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 tracimy trakcję powoli. Ale jest dobrze, wyrównaliśmy. Wyrównaliśmy, chodźmy na idealny środek linii. Dobra, dobra, tyle wystarczy. Ej, ono jedzie wolniej? Widzowie, to auto jedzie wolniej niż tamten Koenigsegg. O nie! O nie! O nie, 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 nie! O, co? Co? Jakieś powiadomienie mi wyskoczyło. Wykryto niestabilność czegoś. Widzowie, zepsułem grę! Zepsułem grę, co jest grane? Zepsułem ją! Co się dzieje? Dobra, ciekawe, ciekawe czy zadziała teraz. Nie, nie działa. Widzowie, nie działa ta gra. Okej, musiałem niestety wyjść z gry w ogóle, widzowie, żeby to włączyć z powrotem, ale lecimy znowu tym razem naszym monster truckiem, takim całkiem śmiesznym, ale to nie jedzie szybciej niż 70 na godzinę. To będzie tak głupi wyskok, to jedzie tylko 70 na godzinę, co jest grane? Albo nie wiem, po prostu nie chce się włączyć drugi bieg, bo wydaje mi się, że aż tak wolno by nie jechało. Uwaga! O nie, o nie, o nie, to auto wręcz wpadnie do tej wody, ale chcę to zobaczyć, uwaga. O, ja nie mogę, od uderzenia w wody to auto totalnie się zniszczyło. Ja myślałem, że ono właśnie trochę przeżyje przez to, że w wodę walnie, ale to bez szans w ogóle to auto było, bez szans. Skoro jesteśmy przy tak porąbanych pomysłach, to co wy na to, żeby zjechał bus, autobus, lecimy, autobus z kanionu, zobaczymy czy to będzie dobre. Okej, okay, już jedzie szybciej niż tamten, tamto autko, tamten monster truck, więc to już jest na plus. Ale i tak 100 na godzinę to jest max, 100 na godzinę to jest max i to jest dramat, on zwalnia, żeby on tylko pod górkę podjechał, o nie. Jak on nie podjedzie pod górkę. O nie, widzowie, on nie podjedzie pod górkę chyba. To będzie wyzwanie dla niego największe, właśnie pod górkę podjechać. 20 na godzinę tylko. Co się dzieje? Jedzie, jedzie, jedzie. Dawaj ziom, jedziesz tym trakiem, jedziesz tym autobusem, widzowie, jak tam? Jak tam się siedzi? Nie, 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 nie utknij, nie utknął. Ojejku, wyobrażacie sobie utknąć nad takim kanionem? Wyobrażacie to sobie? Ojejku, czy on spada? Czy on tam spada w dół? Czekajcie.
Nie, 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 on tak zostanie. Niestety nie dało rady. Dobra, bierzemy sobie teraz auto, którego najbardziej jestem ciekaw, czyli Bugatti Divo. O cię kręcę, Bugatti Divo. Let's go. O cię, czekaj, czekaj. Ja nie włączyłem trybu sport, chyba jest teraz. Nie, to są jakieś różne tryby, lecimy. Lecimy. Lecimy, o ja nie mogę. Jak on leci szybko. Już 300 na godzinę prawie. 300, on jedzie tak samo szybko jak tamten Koenigsegg. Uwaga. I 370 na godzinę jechał. Jazda, 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 jazda. I teraz uderzenie, uwaga. Ale jazda, ale to uderzyło, widzowie. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o naszym najważniejszym autku, które jest w każdych odcinkach. Chodzi oczywiście o kozacką taksówę. Jedziemy! Ej, co ja zrobiłem? A, włączyłem slow-mo. Jedziemy kozacką taksówą. Jak ona się rozpędza. Dobra, muszę tutaj, wyrobić idealnie w to. 300 na godzinę już prawie. Ona dobije 300 na godzinę. To jest najbardziej kozacka taksówa. I leci! Ho, ho, ho! O, ho, ho! I uderza nitro teraz. Patrz, jakie potężne. O, ha, ha! Patrz, jak koła odpadły. One się zaraz połączą w jedność, te koła. Jok, se leci. Patrz, to auto driftuje. Ej, już wiemy, co jest w środku w bagażniku w tym aucie. Ale jazda. Jo! Ciekawe, czy dalej pojedzie. No, nie, chyba za bardzo nie pojedzie. Ostatnie auto na dzisiaj to ta ciężarówka. Zobaczymy, czy ciężarówka będzie lepsza od naszego autobusu. Wydaje mi się, że może nie dać rady nawet tam podjechać. Chociaż nie wiem, no w sumie jest trochę mniejsza od autobusu, więc czemu miałaby nie dać rady? Już 100 na godzinę jedzie. No, chociaż, dobra, zmieniam zdanie, myślę, że da radę. Autobus był za szeroki, dlatego nie wpadł, a ona wpadnie. Już zaczyna zwalniać, o nie, już zaczyna zwalniać. Ale damy radę, spokojnie. Jedź, 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 jedź. No nie wierzę, dobra, da radę na pewno, tylko powoli będzie jechała. Już jestem ciekaw, jak będzie wyglądała na dole, jak się rozwali. No już prawie, ziomek, 12 na godzinę jedziemy, to jest najwolniejsza prędkość. I super, 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 jedzie, jedzie, to był po prostu wyskok. To był eksperyment społeczny, widzowie, robimy właśnie eksperyment społeczny. I uderzenie w slow motion. Spójrzcie, uderzenie w slow motion. Ooooooo! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jeszcze w wodę niech uderzy. I ojejku, jak wpadło ładnie do wody. Nie wierzę, co tu się wydarzyło. Ta ciężarówka totalnie się rozwaliła. O, i już jest nowa. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Bardzo się dobrze bawiłem w tym odcinku. Jeżeli wy też, to zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie, jaki chcielibyście kolejny odcinek z BeamNG. Trzymajcie się i zapraszam również do sklepu na bajanshop.pl. A tutaj macie dwa inne filmy, które również mogą was zaciekawić, więc kliknij tutaj bądź tutaj, mordeczko. Naprawdę warto.